Cześć, tutaj Marcin, witam ponownie we Fisher Online. Ukazała się nowa mapka w grze, no i po prostu poleciałem sobie odwiedzić tą mapkę. Niby, że tam bileciki są potrzebne, ja tam poszedłem, no i żadnego bileciku, no musiałem jeden zużyć, ale ten jeden na 2 godziny, to nie wiem już ile czasu tych godzin tutaj, no dużo też nie siedzę, ale siedzę na pewno więcej niż 2 godziny. Co z tą mapką? Co z tą mapką, to, że no ładnie wygląda, no ale też no dużo nie trzeba robić, żeby jakaś mapka morska wyglądała fajnie. Mapka Madeira, jesteśmy w Portugalii. Madeira, czyli wyspa Cristiano Ronaldo, sławnego piłkarza, jeśli ktoś nie wie, tam gdzie się urodził, we Funchal. No tutaj jesteśmy akurat, no nie jesteśmy na tej głównej wyspie. Nawet nie wiem, gdzie ta główna wyspa się podziała, ale no to chyba ta właśnie tam w oddali. Tak mi się bynajmniej wydaje. Aczkolwiek, no jeśli spojrzymy się na mapę, to tak nie wygląda. Ale ładnie wygląda. Tyle, że no po prostu morze. Morze, ryb, łowienie na morzu, które mi się nie podoba. No ale mapka fajnie wygląda. Mamy dwie wysepki. No chyba są dwie wysepki, bo już mi się kiczka to wszystko, ale są dwa stanowiska do sprzedania ryby. Jedno jest na łódce, drugie jest na takiej małej wysepce. No tutaj widzicie, oczywiście to jest ta główna wyspa. Ta główna wyspa z tej mapki, tutaj właśnie gdzie mamy sklepik, tam możemy też sprzedać rybki, wypożyczamy tutaj sobie łódki. Na tej mniejszej wysepce, która jest tam na północ od tej głównej wyspy, też możemy właśnie sobie te rybki sprzedać albo wynająć sobie łódeczkę. Trzeci punkt to jest punkt już w ogóle na morzu i tam w ogóle to tylko możemy sobie sprzedać rybki. Co jeszcze o tej mapce? No fajnie wygląda, dużo nowych rybek, mapka morska, no tak jak mówiłem, mi się niespecjalnie podoba no mapka morska, no chyba była tylko stworzona po to, bo no właśnie jeszcze zapomniałem dodać, mapka jest od poziomu 40, no to wiecie, jak to z tą mapką będzie, ryby są tutaj strasznie duże, no ale wiadomo, to czego możemy się spodziewać na morzu, na oceanie atlantyckim, to jest chyba tylko mapka stworzona po to, bo no po prostu no wędki, które były w grze, nie były wykorzystywane do niczego, no do Norwegii rzadko kto szedł tam łowić te rekiny i te wszystkie inne rzeczy, to było tylko dla fanu, no tutaj też jest tylko dla fanu i nic więcej, bo nie, tak jak wam później pokażę, no ceny za te ryby, no to przerażają po prostu to co łowimy. Dobra, parę takich no, urywków z tego, co tam sobie połowiłem. Jest parę nowych rybek, no paręnaście nawet bym powiedział. Właśnie to tutaj łowię sobie jedną z nich. Zaraz sobie zobaczycie, taki fajny. Marcin, nie wiem jak tam na nasz jest, to jeszcze się patrzyłem właśnie na tą rybkę, jak ona się zachowuje we wodzie, no ale te rybki, no już tutaj na obrazku, no to po prostu wyglądają tak, jakby ktoś je do wiaderka wrzucił i jeszcze kamieniem przycisnął i zostawił gdzieś tam na miesiąc czasu, no niestety te ryby niektóre, no szczególnie te nowe, no nie wyglądają jakoś tam porażająco, no porażająco źle wyglądają, chyba że tak by to powiedzieć. Oczywiście mapki, nie mapki, tylko rybki mają zdolność do tego, że po prostu no kiedy wezmą jakieś te większe, to uciekają sobie za mapę. Mapa strasznie duża, bo jest strasznie duża ta mapa, to jest chyba największa mapa jak do tej pory. Tak mi się wydaje, z tego co do tej wysepki na północ jest chyba z 1,5 km, albo nawet chyba więcej. No to jest strasznie duża mapa. Jeśli liczyć od bazy na północ, no to tam chyba będzie grubo ponad 3 km. No,
może nie grubo, ale coś około 3 km, czyli no strasznie, strasznie daleko. Tutaj macie jakieś tam właśnie jedną z tych nowych rybek, która jest tuńczyk, jakiś tam niebiesko coś tam, no, nie wiem, czy oki, czy niebiesko skórzasty. No, ale to taka właśnie jedna z nowych tych rybek. Zaraz jeszcze przejdziemy do sklepiku i tam właśnie popatrzymy się, czy jest jakiś nowy sprzęt, a może nie ma, nowa flądra. Co jeszcze? Co tam jeszcze złowiłem? Nie łowiłem długo. Bardziej się przyglądałem tej mapce. Tam sobie troszkę popływałem, coś tam sobie połowiłem też. Ja jakoś tam mecz oglądałem, cholera jasna. No wiecie, Real Madrid grał z Manchesterem City. Tutaj jakieś właśnie coś tam, jakaś typ dorady. Właśnie dorady tutaj w Hiszpanii. Czy w krajach Ameryki Łacińskiej, w Portugalii są bardzo popularne do jedzenia. No i co? No też tak za dużo nie ma co do powiedzenia o mapce morskiej. No fajnie, że jest, bo już myślałem, że kiedy gra przeszła tam na jakąś nową platformę, na jakiś ten nowy launcher, z którego nie będę korzystał, a więc no... No nie będę, no nie mam jakiegoś tam, tyle tych launcherów jest, że jeszcze jeden jakiś tam, nie wiem skąd, nie jest mi do niczego potrzebny. Jak coś się ukaże tutaj, to będę na streamie, po prostu to zobaczymy i tyle, jak nie, to nie. Dobra, taka rybka oczywiście standardowa, bo na morzu tuńczyka nie może zabraknąć. Czyli to jest tuńczyk już znany nam z Norwegii. Dobra, lecimy teraz szybko do sklepiku i zobaczymy, co w sklepiku się dzieje. O północy w Portugalii, na jednej z wysp, na Madeirze, właśnie, no fajnie, wieczorem fajnie tutaj wygląda, taki klimat jakiś tam, fajnie, no. Idziemy sobie do sklepiku, tutaj jakaś tam altana taka, no, teatr rzymski, powiedzmy. Tutaj sprzedajemy sobie oczywiście rybki, ale najpierw zejdziemy do sklepiku. Dobra, sprzynęty. Mamy tylko nerejsy i seawormy. No niestety, jeśli chodzi o przynęty spinningowe, mamy tutaj kilka nowych. Czyli WoW, Seerunner M1, M2, M3. Różnią się kolorami, 50-gramowe. Woblerki 7 metrów się zanurzają. No i co? No coś tam połowiłem na te woblerki. Mamy trzy kolory, tutaj jakiś taki błękitny, jakiś tam kolorowy z jakimiś tam, no nie wiem, przypominający, no jakiś, tutaj jest jedna to właśnie taka ryba, później ją zobaczycie. Do tego mamy jig squidy M1, M2, M3. Te jig squid, no jeden właśnie taki był podobny, który można było wygrać w tym evencie. Na Boże Narodzenie to było i to na Sylwestra. Właśnie był niebieski, ale tutaj został dodany jeszcze czerwony, żółty i taki no, morski kolor, no taki seledynowy, powiedzmy. I co jeszcze więcej tutaj z tego, co to już chyba nic więcej tutaj nie widziałem z tego, jeśli chodzi o przynęty, czyli nowy wobbler, nowy jig i to wszystko. No i mamy oczywiście tutaj te woblery, powiedzmy, które się tam zanurzają, czyli te dżerki całe, no, ale tutaj to one w ogóle się mi bynajmniej jeszcze, ja na nie nic nie złowiłem tutaj. No też nie łowiłem długo, z godzinkę czasu połowiłem, żeby zobaczyć tylko, no ale niestety zero powodzenia. Z wędek spawikowych, nie mam nic tutaj tam za dużo, te wędki już wcześniej były i są dalej dostępne na innych łowiskach.
Spinningi też nic nie mamy. Oczywiście tutaj na tej mapce, no 40 poziom to już na pewno wszyscy mają. Wymagane są te wędki morskie, powiedzmy te ultra ciężkie. Bo niestety tutaj rybki, no jeden pan, właśnie akurat jak mówiłem, to jeden pan sobie złowił taką rybkę 142 kilo. Czyli no tutaj to jest najcięższa wędka chyba w całej grze. To jest 60-kilowa wędka, no ale też będziecie się męczyć po prostu i tyle. Nawet z tą wędką jest najlepszym kołowrotkiem. Nie wiem dlaczego ta mapka była stworzona, no właśnie tak jak wam mówiłem, że chyba tylko dlatego, żeby wykorzystać te wędki, które są w grze. No ta 220 tysięcy to już w ogóle jakieś jest przegięcie. 55-kilowa kosztuje 95 i 60-kilowa kosztuje 220 tysięcy bez kołowrotka. To od razu wam mówię, to jest bez kołowrotka. Oczywiście możecie tam levelować te wędki. Ja mam tutaj tą właśnie tą pierwszą, no ale to levelowanie to też jest kupa hajsu. Tutaj macie kołowrotki, no to tam wędka jest 220 tysięcy, no to jeszcze do tego kołowrotek kosztuje 164 tysiące, czyli no po prostu jak ja to farmicie tutaj w tej grze, bo tutaj farmienie to ostatnio jest po prostu gorsze jeszcze niż w Russian Fishing. To od razu wam mówię, no tutaj te ceny to w ogóle są z kosmosu. Dobra, linki, no mamy te linki tutaj właśnie specjalne, 650-metrowe właśnie do tych kołowrotków, do tych wędek morskich. Z haczyków tutaj nic nie mamy, akcesoria, no to tutaj właśnie no, możemy sobie kupić za 8 żetonów. Gdzie to jest ta Madeira? Tutaj za 8 żetonów tych tournament token możemy sobie kupić dostęp do Madeiry. Ze specjalnych tutaj też nic nie ma, to wszystko, reszta to jest to co już w grze było. Dobra, lecimy, zobaczymy to co ja nałowiłem. Czyli no, mamy tutaj tego merlinka, blue marlin, 28 kilo. No, z 8 gramami, bluefin tuna, tuna a la lunga, turboty, jakieś te labraki, oczywiście kocy musi być, czyli dorsz. Glossa flounder, za tą rybkę świetnie płacą, za tą flądrę, no po prostu, no 8, na ponad 18 dolców za kilo płacą za tą rybkę, czyli to jest bardzo dobry wynik, 18 dolców, no tak można po prostu farmić. Aczkolwiek no nie kosztuje dużo, no ale bardzo dobra rybka. Mamy tutaj gdzieś był, a no właśnie tu jest ten Black Spot Sea Bream, czyli taka no jakaś nie wiem dorada, taka nie wiem, no, jakaś taka dorada, no ale też bardzo dobrze, 12, no, prawie 13 dolców za kilogram, to nie jest zła rybka. Bogue to właśnie jakaś, to nie wiem, jakaś tam sardynka, czy nie wiem co to jest. To jest w ogóle tutaj, ta ryba to już w ogóle się opłaca łowić, tak widzicie, możecie ją złowić na woblerka jakiegoś, albo poperka, albo też na te squid slices, no ale jeśli będziecie łowić na to, na te squid slices, czyli te pocięte kawałki tego kałamara, no to nie będzie się wam opłacało. Mamy tutaj jakiegoś tam seabrima, czyli jakiegoś, no taki laścik też podobny do tej dorady, za 7, pół kilo za 7 dolców niech będzie, właśnie tak, no to też dobra cena. Jeśli chodzi o te wielkie ryby, blue marlin, całkowita porażka, tutaj ja mam zielone, czyli no niebieskie to będzie tam około chyba 25% więcej się płaci za te niebieskie. Ale 196, no i pół dolca niech będzie za 28 kilo. To jest tragedia. Tragedia na resorach. To wychodzi, że to jest około 5 dolców za kilo. No to w ogóle nie opłaca się tego łowić. To jest tylko dla fanów. Ta rybka, tak samo jak bluefin tuna,
Tutaj jest troszkę lepiej, bo tam chyba mi się wydaje, że to będzie coś koło 6-7 dolców za kilogram, czyli no to wszystko co jest poniżej 10, to się tego nie opłaca łowić. No i tyle. Tak, po prostu jest i tyle. Czyli tych rybek się nie opłaca łowić i już. To jest tylko dla fanów. Jak macie dobrą wędkę, idźcie się, spróbujcie, posiłujcie właśnie z takimi rybkami. Dobra. Jeśli chodzi o rybki, to już patrzymy się tutaj w rekordy, sobie wejdziemy. Atlantic Bonito, taką rybkę złowiłem, ale to nie wiem, czy mam, czy mam w siatce. Pamiętam, że złowiłem jedną. No nie widzę już. A tutaj jest. No to zobaczymy, to może zobaczę sobie jeszcze szybko cenę za taką siwą. Atlantic Bonito. Bonito, czyli piękna. Czyli no dyszkę tam za siwą, czyli za zieloną i za niebieską to będzie o wiele więcej. Czyli no też bym powiedział, że opłaca się taką rybkę fajną łowić. Dobra, rekordy. Atlantic Bonito, nowa rybka. Kod, czyli dorsz, czyli znana już z Norwegii. Herring, czyli właśnie ta tam jakaś tam sardynka też znana z Norwegii. Atlantic Mackerel, czyli makrela. Nowa rybka, Atlantic Wahoo, to nie wiem w ogóle co to jest, nigdy tego nie złowiłem jeszcze tutaj, no ale to też, bo mam tutaj chwilkę czasu, taki szybki odcinek. Black Spot Seabream, to co widzieliście, tam złowiłem parę. Blue Marlin, taka tam ryba z mieczem, jakiś no, Bluefin Tuna. Czyli tuńczyk i odmiana tuńczyka, te bogie też, jakaś tam jakaś sardynka, dorada aurata, dorada rose, czyli dorada różowa i dorada aurata, to już było znane z Norwegii, dorada royal znana z Włoch także, czyli te trzy dorady bardzo znane z Włoch też, European conger, to w ogóle nie wiem. Wiem co to za ryba, ale nie wiem jak się po naszemu nazywa, to przepraszam bardzo, no ale nie mam pojęcia. Tą wiem co to jest, bo tutaj w Hiszpanii też się ją łowi, widziałem nawet ją, ale nie mam pojęcia zielonego jak to się nazywa na nasz język. Oczywiście flądra, jakaś tam odmiana flądry, mamy barakudę, to co chciałem złowić strasznie, no ale niestety nie udało się. No trudno, może kiedyś się złowi. Merluzzo oczywiście musi być, czyli no nasz morszczuk. Mamy Midnight Parrotfisha, to właśnie barakuda i mi ten Midnight Parrotfisha, to o te dwie rybki mi najbardziej chodziło. No marlin myślałem, że będzie ciężko też, no ale bardzo się okazało, że to jest bardzo łatwa rybka do złowienia, no, bierze po prostu jak szalone. Red Porgi, czyli też jakaś tam dorada, tylko że się inaczej nazywa. Odmiana dorady. Powiedzmy, Sibas Lavrak, czyli znana już z Włoch rybka, Norwegikus też z Norwegii. No, oczywiście mamy Kałamar, Tuna alla Lunga znana z Norwegii, Turbot i White Seabream. Turbo tym wiadomo, z Włoch i White Seabream, czyli rybka nowa, fajnie wyglądająca, też podobna do tych wszystkich dorad, czyli fajnie jest, że ile tych rybek jest ogólnie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, czyli mamy 24 rybki, z tego raz, dwa, trzy, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, z 24 rybek 13 rybek mamy nowych, czyli nie jest źle, nie jest źle jak na tą mapkę morską, no mi się nie podoba, nie podoba łowienie na morzu, bardziej jestem takim rzecznym wędkarzem, nie tam jakimś morskim. No, ale fajnie to wygląda. Dobra, spojrzymy się jeszcze szybko na Fish on Lake i zobaczymy mniej więcej, jakie
wagi tutaj proponują nam. No, no i widzicie. Blue Marlin, Bluefin Tuna, około 100 kg, czyli możemy się spodziewać tutaj rybek. No, też mi się wydaje, że około nawet 200 kg, bo tak tutaj często jest, że po prostu jeśli ryba ma 10 kg, to będzie ważyła 25. Tak często tutaj, tak w tej grze było. Tutaj mamy 30 kg, 40 kg, no oczywiście kolejny policzek, czyli no... No przygotujcie po prostu najcięższy sprzęt, te wędki morskie, bo inaczej no, tutaj no, nie macie szans. Z tymi wędkami karpiowymi, no to tutaj nie ma szans, w ogóle no, z łódką będziecie się męczyć, żeby te rybki powyciągać. Dobra, taki szybki odcinek, troszkę tu pomarodziłem. Nowa mapka, Madeira, Portugalii, we Fisher Online. Macie tutaj, no tej łódki nie możemy sobie wziąć, ale tutaj możemy sobie... A, jeszcze zobaczymy, jakie łódki są do wypożyczenia, bo o tym nie powiedziałem. Do wypożyczenia macie oczywiście ponton, z którego chyba najczęściej będziemy korzystać. Z tej łódki, no to tak nie za bardzo. Nawet jeśli macie tą wędkę 60 kg za tam 400 tysięcy, no to też nie pomoże wam w tym, żeby ryba będzie was ciągała. No i oczywiście kajak. Kajakiem też możecie sobie te rybki tam jakoś pociągać i przyfarmić. No jeśli wam nie ucieknie za oczywiście granice tej mapy. No i tak jak mówiłem, mapa strasznie duża jest. Strasznie jest tutaj duża. Dobra. Taki odcineczek szybki. Madeira, Portugalia. Nowa mapka. We Fisher Online. Od 40 poziomu. Możecie sobie kupić bilet. Tam nie wiem, gdzie to było. No niby, że we Francji można kupić bilet. Ale ja kupiłem w Szkocji. No to nie wiem. Dobra. Trzymajcie się ciepło. Pozdrowienia. I zobaczymy się w następnym odcinku. Cześć!